Dzień Niepodległości. Odbył się. Tu, jeżeli mogę pana przewodniczącego Komisji Sportu, chciałbym zabrać głos, przepraszam, że zyskałem. Mu przełknąć. Tak chciałem, że teraz zacząłem. Dokładnie. Tyle wytrzymałem. Odbył się Dzień Niepodległości jak co roku na sportowo. Później w szkole na osiedlu oświecenia. Wszystkie szkoły nam dopisały, z czego się bardzo cieszymy. Grali piłkę nożną, podstawówki, dzieciaki w podstawówkach, w gimnazjach, dziewczyny w piłkę siatkową. Szkoła na oświecenia była mało gościnna, bo prawie wygrała w każdej konkurencji, ale to już nie nasza wina. Dostaliśmy tam medale, była pizza dla tych dzieciaków. Tutaj bardzo głęboki ukłony z mojej strony dla pana Leszka za pomoc w organizacji tego dnia, jak i tutaj dla pana przewodniczącego, że się pojawił na imprezie, jak i dla pani Agnieszki, która przez cały rok mi bardzo pomagała w związku z licznymi formalnościami, jeśli chodzi o sprawy sportowe i rozliczenia, i przez pani Agnieszki w ogóle nie poradził. Myślę, że impreza pozytywna i do kontynuowania oczywiście na przyszłe lata. Dziękuję. Ale najważniejsze, co tym takim elementem na tych imprezach, to jest, że sami się być. Na to pan Leszek. Jak zobaczycie, za to jest wszystko. Proszę państwa, Dzień Niepodległości. Następna taka sprawa. Naprawiliśmy kserokopiarkę. Proszę państwa, urządzenie było bardzo wyeksploatowane i tutaj jest taka prośba do was, że jeżeli ktoś z państwa będzie chciał korzystać z tego urządzenia głównego, to taka prośba, żeby to też było tutaj w współpracy z panem Wiesławem i z panią Agnieszką, ponieważ oni zostali przeszkoleni do tej maszyny i obawiam się, że jeżeli ze względu na jej stan techniczny, jeżeli już ona nam padnie, to nie będziemy w stanie jej uruchomić po raz kolejny. Taka. Ale teraz ładnie działa. Ja mam już, dochodzę do, proszę państwa, no ja mam taką dobrą też wiadomość o sprawie remontu. Bo udało nam się chyba zrealizować wszystkie takie zamierzenia, z którymi Rada Dzielnica i tej zeszłej kadencji były to różne sprawy. Mawelską udało się ruszyć. Został pierwszy część. Została wykonana. Parking przy osiedlu Tysiąclecia. Wydawało się to jeszcze parę miesięcy temu, że sytuacja będzie podbramkowa i w ogóle nie do... Udało się, parking jest. Teren na wyczyszczony. Lampy założone z tego co wiem. I proszę państwa, chyba pozbyliśmy się kałuży po nie wiem ilu lat walkach, kałuży na Radzie Piastowskim. Ja bardzo proszę, żebyście zauważyli, czy ta kałuża się pojawi, jak będzie zresztą. Ponieważ prosiliśmy tylko o wyfrezowanie części ulicy, aby woda mogła spływać do Studzienki. I odkąd jest ten frez zrobiony, no ja nie mam też opadów dużych, ale woda na razie nie stoi. Udało się szkole zrobić schod. I moje kałuże. I jest następna kałuża. Pozbyliśmy się następnej kałuży, którą to też, proszę państwa, to nie, że rada jest jakaś, nie chce zrobić. Czasami naprawdę muszę mi uwierzyć, żeby zrealizować pewne zadania, to jest takie boksowanie się z tymi urzędami. A czasami wystarczy tylko naprawdę troszeczkę dobrej woli, żeby coś zrealizować. Celińska, następna. Powstają następne miejsca parkingowe. Teraz też dla państwa informacji, że tam jest problem, bo spółdzielnia Miszczejowice. No droga, żeby dojechać do przedszkola tutaj, prowadzi wzdłuż ulicy, mówimy o Cedyńskiej, przedszkole Dziuchcia. I oni chcieli, żeby dzielnica wykonała wzdłuż Cedyńskiej jeszcze na wysokości przedszkola. Wykonała parkingi, żeby wjazd odbywał się bezpośrednio z tych parkingów przez plac zabaw, no nie wiem, jak sobie to wyobrażali, na teren przedszkola, żeby ludzie wchodzili też tak bezpośrednio.
przyszła opinia taka negatywna z mojego punktu widzenia z Zikitu, że nie ma możliwości wykonania w tym miejscu miejsc parkingowych. Jak będzie pan prezes został poinformowany, dalej reagował? Zobaczymy.